Prezentacja była o Gwardii Narodowej, czyli w naszym wypadku, w wypadku Cieszyna, mówimy o formacji zbrojnej, która powstała w 1848 roku. Istniała niedługo, ale jest to mimo wszystko ciekawy temat. Gwardia Narodowa została powołana po wybuchu Wiosny Ludów, rewolucji o takim charakterze, można powiedzieć, burżuazyjnym, mieszczańskim. Wiosna Ludów była początkiem państwa liberalnego w historii Austrii, swobód politycznych, wolności słowa i tak dalej. Gwardia Narodowa została powołana jako ochotnicza formacja wojskowa, która z jednej strony miała strzec zdobyczy rewolucji, strzec tych wolności obywatelskich, a z drugiej strony miała chronić interesów mieszczaństwa, interesów burżuazji, inteligencji. Chodziło przede wszystkim o to, żeby utrzymywać porządek społeczny, żeby nie dopuścić do dalszego eskalowania rewolucji, do tego, żeby rewolucja przybrała radykalne oblicze. Mieszczanie chcieli przejścia od monarchii absolutnej do państwa liberalnego, ale nie chcieli iść w dalsze, bardziej radykalne formy, można powiedzieć, przywodzące na myśl jakieś wczesne formy socjalizmu. Do Gwardii Narodowej z tego względu przynależeli przede wszystkim mieszczanie. Jak powiedział cieszyński historyk Edward Buława, wszyscy posiadacze nieruchomości w mieście, a oprócz tego ludzie, którzy nie byli tak zamożni, ale przynależeli do elit społecznych miasta z innych względów. Nauczyciele, urzędnicy, policjanci. Gwardia Narodowa w Cieszynie liczyła ponad 500 ludzi. Nigdy nie została użyta bojowo, nigdy nie musiała walczyć, ale odbywała ćwiczenia wojskowe, a istnieje też relacja, według której raz ustrzegła porządek i zapobiegła rozlewowi krwi, kiedy w Karwinie, niedaleko Cieszyna, doszło do rozruchów chłopskich w majątku hrabiego Larisza. I co ciekawe jeszcze jest bardzo... Formacja ta była oparta na zasadach demokratyzmu. Stopnie wojskowe, komendant, zarząd, podoficerowie, wszyscy byli wybierani w wyborach. Podczas wyborów każdy gwardzista otrzymywał kartę do głosowania i wpisywał, kogo chce jako swojego kaprala, kogo chce jako sierżanta, kto ma być porucznikiem, a kto kapitanem w jego kompanii. Tak, tutaj mamy karabin z Muzeum Śląska Cieszyńskiego, który znajdował się na wyposażeniu gwardzistów. Jest to karabin kapiszonowy, no, czyli można powiedzieć najdoskonalsza forma muszkietu, których używano w połowie XIX wieku. Około 20-25 lat później ta broń już była zastępowana karabinami, można powiedzieć, nowoczesnymi, na amunicję scaloną, na taką amunicję, jakiej używa się współcześnie. Umundurowanie w zasadzie znamy z ilustracji, trochę też z opisów, które się zachowały, ale generalnie umundurowanie było dość nieregularne. Jedna z kompanii, która wywodziła się z Towarzystwa Strzeleckiego, była inaczej umundurowana, ponieważ zachowała swój charakterystyczny zielony mundur Kompanii Strzelców Wyborowych Towarzystwa Strzeleckiego właśnie. Było 5 punktów zbornych. Pierwsza kompania zbierała się przy klasztorze Bonifratrów. Druga kompania zbierała się na końcu ulicy Głębokiej przed zamkiem. Trzecia kompania zbierała się na Starym Targu, czwarta kompania zbierała się na Rynku Głównym przy Fontannie, natomiast piąta kompania zbierała się na Wyższej Bramie przy Krzyżu.